Cześć wszystkim, z tej strony Mlekolud i zapraszam was na odcinek, gdzie razem z ekipą śmigaliśmy w terenowych wyścigach. Jeżeli filmik wam się spodoba, nie zapomnijcie o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. A ja już was zapraszam do samego oglądania. Ej, ale widzisz? Jak do wszystkich dzisiaj tam się pulta? No to właśnie się pulta każdy, do każdego. No. Pultać? Czy ja tu jakieś, czy ja u was jakąś agresję wzbudzam? Tak, no myślę, że Wszyscy wpadli w to. Dawaj. Ja mam 50 FPS-ów w tym miejscu. FPS-y zawsze przy tartaku lecą. Posylowy przeszkadza. Zawsze w tych terenach po prostu... Tak, bo są te takie małe... Te, no, trawka. Tak, przez trawkę lecą. Cała moc obliczeniowa idzie na cięcie drewna. Nie, ten boost w tych miejscu to jest złe. Nie, jest takim złe, tylko dla tego punktu boże. Nie, no pięknie tam idzie, no. Na bójście! No. Wszystko na tym bójście właśnie. Oh, wow. Sylo, ale mi w dupę wjechał, powiedział, wjeżdżając mi. Nie no, ale Mlekolud chyba coś zrobi dzisiaj, czy... Nie, on musi dronić, wiesz, ten sposób. Nie, za łatwo. Czekaj, co ja mam mu zrobić? Tu się łatwo jedzie. Wow, jak mnie zaczęło bujać. Tu się łatwo... Ty, ty zgarzy bokiem wchodzi. O nie! No i wziąłem mi gleba. I poszło. Wiedziałem, że ktoś się przewróci zaraz. No co, zaraz będziecie leżeć też. Proszę mnie nie wyrupiać. I gleba. Poszło. Posuń się! Ej, ale bym mógł teraz wlecieć, nie? To było prosto jechać, co? No jakbym ci nie wiedział, to łatwiej. Sylo, powiedz mi, jak to się stało, że ty w ogóle jechałeś jeszcze na tych dwóch kołach? Zrak! Miał z przodu blokował na S, ty spocony, no! O, Sylo, nie wiem, co robił. O nie, ja w ogóle jadę. Chciałem się zrzucić z góry. O, super. No tak, tym dunem. Dobra, ja że ty tak wyścigowałem. Co tutaj tak się grzejemy? No musiałem się zatknąć. Dobra, no, nie, dobra. To była fizyka, to nie było specjalnie. Dobrze. No, to się w takim momencie przewraca, debil. No to Dune jest. Kurde, nie, co jest na razie? Czemu ten samochodzik musi tak się obracać? No nie. Jak poszło? Ej, pod górkę jest łatwiej niż z górki. No tak. Nie chcę zwalniać. No chyba, że pojedziesz poza ścieżkę, nie? To wtedy gleba. Ty nie trafisz. Nie, to jestem przy połowie pochodzi. A chciałem go przeskoczyć, łapkę kliknąć, ale... Nie, to auto się 35 raz rzędu mi się tutaj przewraca, no. O Jezus Maria. Ja latam od lewej do prawej. Ja jestem za sobą, także dobrze, bo mi pokazuje mniej więcej. Dobra, jest git. Podjeżdżacie do siebie prawie? No jestem zaraz, tak. O nie. Sylo bokiem w ogóle jedzie i git, nie? Za co ty myślałem? To już nie daj na to. Nie! Jak się zbloczyłem choinkę. Hello! Siema! Fajny wyścig? Nie no... No jak mnie odrzuciło w ogóle bezsensownie. Ale nie mam, bo mnie wypchałeś, gnoju! Pointa nie złapałem, szefa też nie złapał. Pointa chyba... Ja złapałem, bo ja musiałem zawrócić. To ja syna spokojnie tu przejadę. Jo cię chrupie, ale tutaj... Ej, ale w dół to jest lipa straszliwa. Ale to auto może stać tu, na to noga? Jest, no, śmieszne to jest. Fajnie jest. No, taki... O nie! Mogły na nogach stać ten samochód, no nie? To prawda. Mógłby. No nie, on nie skręca, no jak się rozpędza. Nie, właśnie, nie, no, tak on dziko skręca, dziwnie no. Skręca, no. O, jak to jest jak karetka w GTA. O, Shepard jak tam poleciał. No kurde, tak. Tam ci se lecą, no. No nie, to mocniej, nie na mocniej skręcisz, to na dwa koła wyskakuje. No ja na dwóch kołach serio lecę cały czas tu. No tak samo, bokiem. Ciężko będzie Sheparda nadgonić na dwóch kołach. Ciężko w ogóle tutaj będzie kogoś dogonić. Ej, jest, i wy to mówicie, ciężko będzie kogoś dogonić. Spójrzcie na minimapę. Dobra, na ostatnim miejscu. Na zakręciku, no w sumie na ostatnim jest czysto przynajmniej, nie? Jezus Mary, no co chwilę mi się dwa koła, no to jest tak. Tak, to wygląda. Shepard, nie tylko dobre.
A nie, serio, to, wszyscy tu latają na dwóch. Zwracam uwagę na pewnego rodzaju fakt. Tak. Przeszkadza mi ten, prawda? Jest mocno, jest mocny materiał. To jest. A, jesteś szpiją, tylko ty. Nie mam taki wąski przeraz. Tak samo robiłeś zawodników. Zawodników? Nie no. Jak to musi? Nie no, jak ja się gibię przed tym komputerem teraz. Ej, a propos gibania, to ja tak w rakecie robię, nie? Ja potrafię z krzesła, kurde, wystartować. Hej, ale w sumie jakoś tak... Ja to gadę stabilnie jeszcze siedzę w moim Batmobilu, ale... A Robin jak tam? Nie wiem. Robin, to wiadomo, gdzie tam. Leko, bo to ciebie pytanie było akurat. Robin jak tam? Ty sobie tak pod górkę dyga. Nie wiem, gdzie wy jesteście. Ja pod mostem. W deskorolce jeździ. Mógłbyś go tam... Ej, akurat śmigam na deskorolce. Wink, wink. Ty drugi pierwszego? A na desce przecież kapitan deska. Kapitan deska? Wylecieliśmy z plaży z Spinerem i z Shepardem właśnie. Tak. Panowie. Nie. Łeee, nice. Jesteście wylotowi. Podniesiesz się? Ja wyleciałem z mapy Shepard, by the way. Ej, to dobrze. Nie żeby coś, ale może kogoś dogonię, kogoś chociaż zobaczę. Nie możesz dogonić zaraz. O, mogę. Możesz ty! Ja na co się trzeba. Chyba będę chciał nawet. Strasznie, nie? Skupić mocno. Ej, tu się pali kalorie normalnie, nie? Pali się gumę. No. Nie, gumę to nie. Lepiej nie. Na wstecznym rowerem. Dobrze, daj mi się gabinetkę wyniknięte, co jest grane? A widzisz, a ja nie. Boże! Nie, no na pierwszym to się jedzie z taką presją, wiesz, na tej mapie, no, to jest szok. Jest to ciężkie. Wiem, do zrobienia. Nie, no ostatnim to tutaj jest krajoznawcza wycieczka. Ło, ty już w dupę! Ej, ale wy się tam chyba ładnie trzymacie razem we trzech. No kamienie tutaj na drodze postawię. Nie! Kamienie! A że ktoś się właśnie zdupił? No tak, nie, ale nie, też mam po meczu. Aż tak? O nie! Też mam po meczu, no. Ja w choinę tu wleciałem. Tak, chłopa po meczu, chłopa po meczu, jedzie go mnie na checkpointu. No ja mam po meczu. Ja lecę, ja mam po meczu. Dobra. A ja to jest punkt. No już się kończy chyba gdzieś. Ej, 55 na 60. Ej, to zaraz dojedziecie. Nie, no, padnięcie do rowu jakiegoś. Nie, on jedzie na pewnym speedzie, żeby mnie palnąć teraz i rozwalić. Ja nie mogę, ja tu tak tuptam po prostu po dywanie. Nie, się tak baranie, co ty się zatrzymujesz mi przed tym gnoju? Jeź! Jezu, co za ściera! Co mam ci robić? Mam cię zatrzymywać? Ty się na wyścigach zatrzymujesz, czy nie wiem? Proste, że tak. Ale żeby sobie wypadł stąd zaraz. O Jezu. Wypadł mnie stąd! No przecież ja cię nie przepnę, chłopie, nawet! No dobra! Jest! Tak! Ty mnie wyprzedzi, jaja skręcę! Nie, no przecież dobra, ci... udało się, no! No ty mnie wyprzedziłeś tym palnięciem, debilu! No to teraz fokus, nie? Nie no, Sylo jest agresywny taki! Toxic player, mówisz? A na wyścigach sam się szybko wjeżdża. Toxic? Nieładnie. No! Tak. Jeden rów, z którego nie dało rady wyjechać już. No i patrz, no i... No widzę. To jest typikal, nie? Każdy jechał. No właśnie... Tak, nie, no to każdy, ja zdupiłem raz, Shepard widział, nie? Jak poleciałem z góry i pożegnałem się z wami, to był ostatni raz, kiedy was widziałem. Pół Polski idzie w togo, penetrao instinct. To nie bardzo, dobra. To jest! Jedziemy, panowie. Pukaru. No, no, pukać to ja ci mogę. No, Obi. Obi-Wan Kenobi? Obi-Tanderowi. Fukaru. O, fajnie, wrzutku. No, będzie Fukaru zaraz obijane tutaj, bez skutu. Nikt sobie nie jumpnął? Nikt sobie nie jumpnął, ale każdy sobie bumpnął. Ale idziemy do przodu, no. No dokładnie, musisz się nauczyć, jak ktoś wyprzedza, to odpuszczasz wtedy. A jest. A nie do końca. Ale! Uciekać! Uciekać! Jak poszedł na dzioba? O, ej! Dawać go! Pierwszego! Pierwszego. Ja już wiem, że to będzie dobry wyścig. I fajnie jest, fajnie. Pierwszego dawaj! Co? Ale rzuca! Kto poszedł? Pierwszego ja, dawaj! Ja jaki pełny speed użyłem tutaj, myślałem, że żaden zakręt nie wyjdzie. Ja się udało. Jadę pierwszego! Jechany! Ale go na... Ale go na...
jak tym. Lara Croft, Tomb Raiderze, widzieliście to? Słuchaj, dubsko! Tunel, dubsko! Jedź ten tunel! Ale fajny wyścig, ja pierdolę. No. Ty się ciśnie tym autem, lubię tak szybko. Masakra! Prawdziwości się czuję. Ej, ja zrobiłem barrel rola takiego w tunelu. Zgij. Jak prawdziwości, ale poszło ci z rury. Pierwszego tam atakuj, chłopie. O, ty niebieski uciekł! Zakrzyczał! No ty szybko, brat! Niebieski uciekł! Ja uciekł, go tam! Nie mam ja! Próbuję! Chyba przelepisz ten punkt! Co jest? Dobra, walimy go na mecz! Ale ja tam dupne hogaty i tak na pełnej rurze. Ale tam gęsto. Myślałem, że przelecisz przez ten punkt już. I do dziurska wpadniesz. O nie, o nie. Jest jechany. Szmato, kurde. Niebieska pieprzona. Ze mną. Nie, ja wiedziałem, że już słomy dupnie zaraz, także... O, to jest tak... Nie, no co to jest spobalniacz? Mnie pal go wejdzie. Dobra, Shepard, tu trochę się trzeba pobustować do nich. Dobrze, dobrze. Ale gdzieś wyłapał szrota w pustkę. Dobra, jedziemy dalej, panowie. Dobra, dobra, trzeba tego żółtego frajera Mauriszona złapać. Dałeś tego Mauriszona. Ja oczywiście żadnych zasad nie zachowałem. No, jest jeden, żadne zasady nie były zachowane tam. Dobra, nie we mnie. No nie, spokojnie, spokojnie. Trafię w ten wiatrak czy nie? Nie! On się dla mnie otworzył. Ej, ale Shepard, nie po barierach. Zestrał się dla ciebie ten wiatr. Nie, on się otworzył dla mnie. O kurde. Dla ciebie się zamknie. No, dla mnie się zamknie. Nie, dobra, jest spoko. Bałem się, że będziemy w locie to musieli robić. No tak, tak, to z prawej strony słupki były, nie? Tak, tak, tak. Ja przejechałem z prawej, a tam słupek. No właśnie, ja te słupki przyczaiłem. Myślałem, że nie zdążę, ale jednak się udało jeszcze. Nie, taki koniec, to jest prosta droga. A jeszcze ktoś leci za mną. Lecą wszyscy. Leci za tobą Sylo. Ej, gdzie ten Sylo poleciał, no? Dopiero co zgubiłeś ludzi, a mówisz, że już... Zgubię, to ja się teraz na wyścigu trochę zgubiłem. I już w las poleciałem. Jezus Maria, no! Ej, ja to samo zrobiłem, nie? Ja za nim poleciałem. Ja to raz padłem. Jak wszyscy poszli. Jest jakaś szansa. Ja to zaraz wiesz, gdzie go pogadała. Ja to wiesz. Dawaj go, Shepard! Widzę, ty chyba pokryt PS-y rozwiązał. Lamusa. Ej, dobrze, Shepard, z ostatniego na drugie i teraz jeszcze dupki, Sylo. Ej, mi też właśnie spadły FPS. No tak, do 50 FPS. Dawaj. To trawy chyba dużo. Nie chcę zobaczyć, co się stało. Nie, no on ucieka! Zostaw ten telewizor! Wyłącz ten telewizor, nie wiesz, która godzina jest? To jest dla mnie z promocji akurat. Na święta sobie przyniosę. Ramdanie ty! Mogę. Harambe! Zostaw to miejsce! Nie oddaję! No i patrz, jak Sylo to leci. No to jedno, ten wiatrak zawalony raz. Jak, bez sensu. Zamknął się dla mnie. Nie wjechał w jakieś niezniszczalne gówno. Ej, no gdyby Sylo nie wjechał tam, gdzie Hogaty potem wjechał i ja wjechałem. No i gdyby Sylo to byśmy wygrali. Shepard nie było na mapie. A Mlekolud by go trzymał, tak. To można byłoby go bić po mordzie po prostu wtedy. No. Pro of road, pro of road, dzień szósty. Off road. Okej. Okay. Boże, już 5 dni tu jeździmy. Off road. Dobra. W ogóle wiecie o tym, że cyberpunk może nie być przemianą w moim życiu dosyć dużo, że będę wstawał rano? Nie. No. Nie. A ja to już wiecie. Dlaczego tyle będę jeździć? To tak mnie skręcało, no. Sylo, nie tu! Ej, bo to jest... Ja wiem, no ej, Sylo, to jest off-road! To też jechał prosto i się pomylił później. Uuuu! Pyk, kurna, na ciebie, na! Może przejmujecie... Ale mi życie uratowałeś, chłopie, tym, że wskoczyłeś na mnie! Byłem się utopił tam do o, dzięki! Nie, no słuchaj, no życie mi uratowałeś! Zabiłeś mnie prawie. Prawie tak. Ale co? Ej, tu jest gęsto. W tamtym miejscu? Tak. No gówno, no! Dawaj, po Shepardzie musisz. No bo żartuj. A, pewnie gościu, będę F-kę palić, jak mogę sobie wyjechać. Nie no, nie wiedziałem, że tak szybko się zbierzesz. No. Zalokował nas trochę. Nie, no jesteś nie za dobra. Ja chcę pizzę bym zjadł. Pizzę? Ja bym zjadł cokolwiek. Ja jutro sobie może zamówię do cyberpunka. O.
Ej, wiesz co będzie najgorsze? Jak Syno naprawdę to będzie jakaś topa roku i ty... Wiesz tak, no i się nie zmienię, no i dalej będę wstawił. Nie no, ja będę grał w niego, jak przejdę tego. Ja wiem, ja to... Ej, czajcie, ja nie złapałem punktu. No to oczywiście, a co to poprzednie zrobiłeś? Nie mogę, nie? No nie wiem. Może dwie poprzednie mapy. Oczywiście, że takie, oczywiście, że ja se cisnę za chłopami, nie? Na normalnym wyścigu? A że ktoś jest takim pusią, żeby, nie wiem, nie upominać takim? Tak, tak. Okej, to dobra. Do mnie się skryłeś, Gatun, ja teraz... Chciałem się upewnić. No proszę cię! Jestem upewniony, tak samo, że błagam. Ej, no pięknie tutaj poszło, nie? Ja tu w ogóle podjechać nie mogę, nie? Jak wy poszliście na raz, to git. Ja tu się będę kopał teraz i tyle ze mnie było. Obrudło wjeżdżam tutaj. Stój! Jezus! Syno, ty jak takie rollo zrobił po prostu. No. Rollo kebab normalnie. Mikorollo, no, zrobił. Mikorollo! Jak ulubiony Jupiter. Od pociągu. Tak. Nie no. Fajnie, ej, ale w sumie, ej, pomyślcie sobie, jakbyście mieli po 4 lata, ile tam bym miał, kurde, zaczynacie, macie już zajebisty start. No nie? Nie, no właśnie nie, no masz zajebajny start, tata youtuber. No. Jak możesz tego po prostu sobie wejść to towarzystwo i sobie być. O, kurde. To oczywiście nie, Rysiek, ale powiem wam, że to już nie ja się tak fokusuję na tych drogach. Jak zaczynało oglądać, miał jakieś 15 lat pewnie? O Jezus Maria. Nie, do, ja, dojeżdżacie. A może i wcześniej to było? No, no, no. Powiem wam szczerze, że ja miałem w pewnym momencie takie coś, że sobie wstawałem, włączałem sobie filmy Rocka, bo mi się fajnie oglądało, mi się naprawdę fajnie go słuchało. Ja też lubiłem zawsze. Lubię, no, ja też. Ja też, ja po prostu lubię go jako człowieka. Rock prowadzi te streamki czy coś, gdzie tam sobie podcasty robi. Ja tak nie z rana to robił w stylu te odcinki z WoWa, które trwały 40 minut i mało się odzywał. Nie, ale na przykład, wiesz, jest tak, że... O, ja się zgubiłem. Streama, ja wstaję 9 rano, a nic mi się z łóżka wstawać. Patrzę, nie znam z tym obłoczonego i sobie kawka popija i coś tam gada. O, ten problem, każdy ma ten problem. Wstawać o 9 rano i się nie chce. Ja sobie wstaję o 7 i mi się musi się wstać. Ale o 7? Ja sobie tego Rocka włączyć i sobie, wiesz, dobra, czekamy. Słuchać. Szefard, no czekamy. No mówię historię, zamknij mordę i nie przerywaj. No, i sobie Rocka słodzi, że radio przed odpalić. Nie słucham sobie, fajne rzeczy ciekawe. Mówię. Radio? Tak. No właśnie, kurwa, bardzo fajne, bardzo fajne. Odpalasz radio z Sylo? Odpalasz radio z Sylo? Rado? Nie, tak. Ja nie mam na pokoju. Na walkie-talkie mówisz. Znaczy, u mnie bardzo jeszcze gra. Bajo, jajo. Bajo, jajo. Bajo, jajo. Wstaję rano i bajo, jajo. Bajo, jajo. A ci dam. Jezus Maria, no, u mnie radio jest zawsze włączone jedno, takie, że wiesz, leci. A co u mnie te... Ej, w ogóle nie, to jest chyba jakaś kwestia jakiegoś pokolenia naszych rodziców czy coś ten lecy, bo... Tak, żeby coś grało i mówiło. Gosia tak samo. No tak, telewizor albo... U mnie telewizor jest, u mnie w domu telewizor. W pokoju ma telewizor i radio, to jest wiecznie włączone, albo to, albo to. I ranek wstaje, to pierwsza rzecz jaka to jest, klika radio, żeby włączyć w kuchni, nie? No... Jezus! No. O, tam jakieś wybuchy, pościgi. Aj. Czyli właśnie chyba... Nie! Chyba paliwka mi wypadła z samochodu. Jezu! No ja tu sobie robię taki podcast, bo dogonić to was nie dogoni. Czego to auto wybuchło? To nie, czemu wybuchło? To mi! A ja normalnie pojechałem, la la la! A ja nie wiedziałem, ja myślałem, nie, że... No, nie, bo nasze parda jedzie! No, nie, to była droga normalnie, to chyba ty chciał oszukać znowu! No tak, oszukać! Znowu! Normalnie, nie, kusiak! Bo normalnie, nie, to ja normalnie pojechałem, to była droga! No to mówię, no na uciekę, nasze parda pojechałeś, no! No, szepard, nasze parda, wiadomo! Nie, no ja pojechałem normalnie, drogą! No, czyli nasze parda! Ej, parówki bym sobie zjadł! Parówki? Ej, już to słyszałem kiedyś w jakimś odcinku, parówki. Tak, no ostatnio na TikToku to było nawet. Zawsze by se zjadł parówki, no. Parówki zjadłem, Sylwia. Ej, ja nie jadłem parówek chyba z 6 lat, no. Co, zjadłem sobie parówkę teraz. No po prostu uwielbia smak parówek, no. On lubi parówek, ja lubię. Zawsze lubił. Parówek nie lubisz? No lubię parówek. No ja na przykład średnio. Ja na przykład nie. Jak mam do wyboru inne jedzenie, bardziej kwalitetowe, wolę sobie coś bardziej. Ja tak powiem, lubię takie syfiaste jedzenie. No to tego. No ja też, trzeba przyznać. Ale no nie wiem, no po prostu to jest dobry, to jest tak zrobione, żebyś tego jadł więcej. Ja mógł jeść takie, właśnie takie, cały czas takie rzeczy. Halo, takie parówki. A jak parówek naraz jesz? Właśnie. 4, 5. Ej.
Ile? Nie, ale nie, no. Ja też tyle jem. Jajko sobie do tego jeszcze smażę. Nie, no, nie, to tych ogarnię. No tak, i nie, do tego no, daję sobie... Nie, no 2-3 to jest normalnie. Ketchupik jakiś, może majonezik. Ej, no 5 parówek to się nie kalkuluje w ogóle, to się nie opłaca. Tyle to mi nerwa. Pietrek, wiesz, że Hanka jest w stanie 3 parówki zjeść? Gdzie ona ma 4 lata aktualnie? Nie! No do no, palca tak. A Jezus Ej, Kogaty w kwestii parówek jesteśmy na poziomie 4-latka, tak? 4-latki. No bez skitu. No, nie, 2 parówki by mi się nawet wody nie chciało gotować. No 2-3, no właśnie, no bo w opakowaniu masz 5 zazwyczaj. Ale no, dobra, to raz jest 2, raz 3. No to nie, na to raz ma. Teraz jest opakowanie. Nie! O, tak. Jaka amfibia. Zrobiona. Tak samo masz na przykład, czekaj. Zobacz jakiego na raz. Wkład jajek na przykład. To no 6 jajek jak masz, no to dla mnie to jest na 2-3. No co najmniej. Nie, no. Ile? Shepard, weź. No na 2-3. Czekaj, czekaj, Shepard, czy mówisz, że jesz 6 jajek? No mi się nie chciało smażyć tego. Mario. Bo, 2 jajka jak dajesz na patelnię, to nawet nie widać, że coś się smażyłeś. Nie. Tak. Ale 2 parówki to też bez sensu, słuchaj, 2 parówki to jak sobie herbatkę w czajniku zaparzysz, to lepiej już wrzucić do środka. Ale chyba... No nie, no, nie, nie, właśnie wydaje mi się, że... Tak? Nie, nie, właśnie dlatego. W drugą stronę, no tak, dobra, dlatego, no. Dlatego zobaczyłem kolejny punkt. Nie, widzowie napiszą, ile parówek jest. Też widziałem. Ankieta po prostu ciekawa, nie? Ankieta. Nie, no widzowie pewnie metabolizm masz, no. Na 2-3 razy. No to też wiecie, zależy od metabolizmu chociażby. No tego, bez kiedy to dwie parówki, no. To mi się ale nie, to no, wiesz, no to prawda, no nie, no jak ktoś ma diety, powiedzmy, albo coś ten lepiej. Ej, Sylo, a jakby cię miały parówki sponsorować, to jakie? Jezus Maria. Co? Parówki jakby cię miały sponsorować. Jaka firma? No. Tu może być twoja firma. No właśnie, to może być. Tu może być. Ja Kabanowski mógłbym, o. No też Kabanowski bym mógł. O. Kabanosy, parówki, maila macie po pisie. Dobra, ile Kabanosów, Sylo? O! Paczkę całą na raz. No, nie. Co jest? Wiesz, ostatnio na streamie na jedzenie na musztardę. Na musztardkę do tego. Co? Co? Kabanosy z musztardą? No, ja ostatnio siedziałem przy kombi na streamie, nawet no. Całą taką, wiesz, kabanosy pożyłem do morty. Tak, nie, zaciągałem. Ej, ej, ty sobie wyciągałeś, ja znam ludzi, co jedzą kabanosy wszystkie naraz, nie? Że odgryzają od góry, to jest dla mnie w ogóle... A nie, ja tak sobie jednego to jak żelki, że jednego sobie wkładam i masakra. Sobie tak na zębach. No, co robisz z tym kabanosem? No, go tak za zębami tak do środka sobie podgryzam, no. Nawet rąk nie używam, jak nie zaciągam. Ręce w kieszeni i kabanosy jedzone. Więc jak tutaj złapę, to wygrałem, a jak nie, to... Więc dobra, panówki, kabanosy, nie, no, woda nie gazowana, tutaj może być twoja nazwa w firmie. Ej, zaraz zobaczycie, gdzie ja jestem, nie? Ale no, kabanosiki też bym sobie... Ej, jak mam do nich. Zaliczone to jest. No, kabanosy, dobra. Dobra, po... Pojedliście kiedyś kabanosy, Chyba jadłem. A jakie ale kabanosy? Jakie kabanosy? A już wszyscy skończyli? Ja jeszcze jadę, spokojnie. Czekajcie, ja tych cienki nie tak średnio te cienki. A mleko lód nagrywasz? Tak, w sumie w sensie leci wszystko. No to czekamy. Dobrze. Dobre kabanosy. Dobre. Tu masz być twoja pyta. Ale nie, chodziło mi o czy drobiowe, wieprzowe. Ej, nie, to nie. Bez różnicy. Jakie bądź? Raczej nie drobiowe, ja wieprzowe też, no. Ja też.